taki fragment księdza Joela, który brzmi w ten sposób, że kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Jest zapisane, żeby naród Boży przekuwał lemiesze na miecze. Jednym z największych problemów, jaki jest w Kościele, to jest gloryfikacja słabości. To jest rozczulanie się nad swoimi słabościami. To jest w ogóle uważanie, że słabość nam się należy. Mamy do niej prawo. Jesteśmy tylko ludźmi. Wolno nam być słabymi. Ale Bóg tak nie uważa. Bóg nie uważa, że wolno być słabymi, będąc jednocześnie uczestnikami Świętego Ducha. To nie był zamysł Boży, żeby ludzie Boży byli słabi. To nie był zamysł Boży, żeby ludzie Boży rozczulali się nad sobą, nawzajem i nad własnymi duszami, własnymi ciałami. To nie był zamysł Boży. Nie po to przyszedł Chrystus. Nie po to pojawił się Zbawiciel, żeby ludzie dzisiaj w szeroko pojętym Kościele Chrystusa gloryfikowali słabość. Jestem przecież człowiekiem. Jest przecież czas łaski. Pan mnie będzie wyprowadzał z różnych rzeczy. Nie. To nie jest myślenie Chrystusowe. Myślenie Chrystusowe jest takie. Przekuj lemierz na miecz. Przekuj lemierz na miecz. Przestań myśleć o sobie jako o człowieku słabym. Jako o człowieku niemogącym zrobić pewnych rzeczy. Nie szukaj litości u innych ludzi. Nie rób takich rzeczy. Jak będziesz tak robił, to zaczniesz tak wierzyć. Zaczniesz wierzyć w to, że jesteś słaby. Zaczniesz wierzyć w to, że ten świat jest silny. Że to, co się dzieje na tym świecie, jest silne. Rozumiecie? Że pandemia jest silna, że problemy są silne, że diabeł jest silny, że demony są silne. Zaczniesz w to wierzyć. Że choroba jest silna, że bieda jest silna, że brak umiejętności jest silny. Będziesz w to wierzył. A jak będziesz w to wierzył, to zacznie to się rozprzestrzelać na wszystkie elementy twojego życia. Ale Bóg mówi, przekuj lemierz na miecz. Weź miecz. Jesteś człowiekiem, który ma Chrystusa w sobie. Najpotężniejszego wojownika wszechczasów. On umarł za ciebie, kiedy byłeś słaby. Wiesz, co to znaczy, że byłeś słaby? To znaczy, że nie miałeś Chrystusa w sobie. On wtedy za ciebie umarł, ale nie po to, żebyś żył jako słaby. Nie po to, żebyś ulegał grzechowi, nie po to, żebyś ulegał diabłu, nie po to, żebyś ulegał humanizmowi i religii, nie po to. Nie po to, żebyś ulegał własnym emocjonalnym i fizycznym słabościom. Nie po to. Nie po to. Ostatnio oglądałem sobie taki blog, tylko wywiad takiego człowieka. Pochodzi tam skąd ta nitka z tamtych terenów. Ma pseudonim Wagon. Jest sportowcem. Ma taką długą, rudą brodę, wygląda jak wiking. Jest siłaczem. Jak kiedyś mu spadła na klatkę piersiową sztanga i mu pękł mostek wszerzanie wzdłuż, to Wagon zszedł z ławki, zwalił sztangę, wsiadł w samochód, pojechał do szpitala. Szedł na ostry dyżur i mówi, panie doktorze, spadło mi tam ileś set kilo na klatkę.
Lekarz go zbadał, zbladł i mówił, proszę pana, pan ma pękniętą klatkę, wszerz i pan ma zawał serca. A wagon mówi, wie pan co, to coś pan zrób, bo ja mam zawody w pracy. Zrób coś z tym, bo ja mam zawody w pracy. A rozumiecie? Człowiek ze świata. Ja takie coś oglądam, to się wstydzę czasem. Wstydzę się za Kościół. Wstydzę się za Kościół. Wstydzę się za ludzi Chrystusowych, którzy siedzą w swoich słabościach i mówią, nie dam rady. Rozumiesz? I porównuję sobie Kościół z tym rudym wikingiem z Cieszyna, który mając zawał, mówi, ja nie mam czasu na zawał, bo ja mam zawody w pracy. Nie mam czasu. Jak ja bym chciał, żeby chrześcijanie mówili, ja nie mam czasu na grzech, ja nie mam czasu na słabość, ja nie mam czasu na litość, nie mam czasu na takie rzeczy, nie mam czasu na to, nie mam czasu na biedę, na chorobę, na nędzę, na głupotę, nie mam na to czasu. Słowa wykorzenia i wypełnia swojej duszy.
wyrażasz swojego imienia nad danym problemem w swoim życiu, musisz wiedzieć, że On natychmiast odpowiada. Kiedy byłem w świecie, zawołałam do tego Boga, o którego istnieniu nie miałam zielonego pojęcia. Powiedziałam: jeśli jesteś, to zabij Artura albo go zmień. I natychmiast Bóg odpowiedział. Nie ma takiej opcji, że latami wzywasz Boga nad pewną dziedziną swojego życia i tam się nic nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że nie odpowiadasz na Boży ruch, który przychodzi do twojego życia. Uznaj to, nie kłóć się z tym, nie nazywaj tego przewrotnie. Pan nie przyszedł, Pan nie odpowiedział. Pan przyszedł i Pan odpowiedział. To jest twój bunt i twoje nieposłuszeństwo. Nazwij dzisiaj grzech po imieniu. Przestań łazić w kółko wokół tej samej góry. Powiedz: nie będziesz mnie upadlał, nie będziesz mnie tłamsił, nie będziesz mi chodził po głowie. Podejdź poważnie do tej rzeczy, kiedy wzywasz Jego imienia. To wiedz o tym, że On natychmiast odpowiada. Ponieważ On powiedział, że nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Bóg nie ma żadnego upodobania w tym, aby tobie było ciężko w życiu. Ponieważ na krzyżu Golgoty został rozwiązany wszelki grzech, wszelka choroba, wszelka śmierć. Wszystko spadło na Jezusa. Domagaj się tego w swoim życiu. Współpracuj z Bogiem, nie bądź duchem. Powiedz: dzisiaj, od dzisiaj będę współpracował z tobą, ze słowem, które posyłasz do mnie. Bo blisko jest zwycięstwo. Tu w twoich ustach, w twoich ustach jest twoje zwycięstwo. Ojcze, wyczynamy wszelki bunt i wszelkie nieposłuszeństwo i relatywizm w stosunku do prawdy w imieniu Jezusa. My w imieniu Jezusa bierzemy teraz w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi każdą myśl. My aresztujemy każdą myśl, która nie pochodzi z Boga. My ją aresztujemy. My przyprowadzamy w tej chwili każdego człowieka do miejsca logicznego myślenia, do miejsca myślenia, do miejsca myślenia, do miejsca odpowiedzialności za swoje życie, do miejsca myślenia. Jezus mój Bóg, na ziemi, na
ciebie. Jezus mój Bóg, wywyższa tylko ciebie. Jezus mój Bóg, na ziemi, na niebie. Jezus mój Bóg, wywyższa tylko ciebie. Na ziemi, na niebie, Jezus mój Bóg, wywyższa tylko ciebie, Panie mój. O Jezus mój Bóg, wywyższa tylko ciebie, Jezus mój Bóg, na ziemi, na niebie, Jezus mój Bóg, wywyższa tylko ciebie. Oh!
Yeah!
Siedział i grał na trąbce. Rozumiecie, taki jest diabeł. Diabeł robi wokół siebie bardzo dużo szumu. On ci daje niesprzyjające okoliczności i w taki sposób te okoliczności do ciebie krzyczą. I on chce, abyś ty na niego zwrócił uwagę. Abyś zaczął patrzeć na te okoliczności. Ale on robi tylko wokół siebie bardzo dużo szumu. Siedzi na małym motorku, trzyma trąbkę. Rozumiecie? I ma bardzo malutki silnik. A ty jesteś jak Ferrari w Duchu Świętym. Nie ulegaj tym okolicznościom, tej pierdzącej trąbce. Ty masz autorytet nad okolicznościami. Hey-ho. Jezus, będę!
Wszelkiego rodzaju błędy w twoim życiu i zaniedbania mogą być niewidoczne. Ale kiedy zaczynasz przyspieszać, kiedy zaczynasz iść szybciej, a masz niewybudowane w swoim życiu rzeczy, to tak jak z samochodem, przy szybkiej jeździe może ci coś podpaść. Odwrócić się to znaczy zmierzać w zupełnie innym kierunku. Nie popełniać tych samych rzeczy. Boże, dziękuję ci za łaskę i dziękuję ci za moc. Dziękuję ci, że to, co mi się wydaje trudne i nie do wykonania, jest do wykonania. Mam chęć. Moc masz, pytanie, czy masz chęć. Potrzebujesz chęci do zmian, ponieważ moc masz.
ziemię zszedł, swą chwałę skrył swe życie. Oh,
wszystko do szerszego królestwa, których przyniosły problemy, a o innych odwrotnie, uspokoiło się wszystko w życiu, byli nauczeni walczyć i nie umieli się odnaleźć. Jeśli przygasła u ciebie taka pasja, wyjść do przodu teraz. Okay.
że Bóg cię kocha, to stąd możesz czerpać moc. To tu jest źródło mocy.
pękniętą oś w Mitsubishi Pajero i pięciu bandziorów martwych. Pojechali po kogo? Po przyszłego Syna Bożego. Takie rzeczy sobie przypominam. I ty sobie przypominaj takie rzeczy. A nie myśl o problemie dzisiejszym, bo to jest śmieszne. Diabeł jest żałośnie śmieszny. Tam kieruj swoje myśli. Rozumiesz? W te miejsca. Przypominam sobie, jak nie zwariowałem przez lata, kiedy mój ojciec był alkoholikiem. Przypominam sobie to wszystko. I ty sobie przypominaj miejsca, w których Bóg cię wyjął, wyratował, postawił na mocnym gruncie, o tym myśl. Stamtąd będzie płynąć twoja siła. Coś wam powiem. Z roku na rok jesteś coraz silniejszy. W ogóle rozwój na tym polega. A rozumiesz, coraz silniejszy. A posłuchaj teraz. A diabeł się nie rozwija. Zrozum to. Ty się rozwijasz. A diabeł i demony się nie rozwijają. One się nie wzmacniają. Nie mają źródła mocy. Nie mają skąd tego brać. A rozumiesz, oni nie mają Zbawiciela. Nie mają źródła mocy. A ty rośniesz z roku na rok. Rośniesz. A on nie rośnie. A demony nie rosną. Dlatego kłamią i mówią do ciebie, że dzisiejszy czas to trudny czas. Jaki to trudny czas. Rozumiesz? To kłamstwo. Ten czas, który jest teraz w twoim życiu, jest najłatwiejszym ze wszystkich czasów. Bo nigdy nie byłeś tak silny jak teraz. Nigdy nie byłeś tak odporny jak teraz. Nigdy nie byłeś tak uświęcony jak teraz. Rozumiesz? Nigdy. To są żałosne kłamstwa. Powiedz to diabłu w swojej komorze. Powiedz mu któregoś dnia, możesz mu zaraz powiedzieć. Możesz powiedzieć, nigdy nie byłem tak silny, jak teraz jestem. Nigdy nie byłem tak silny. Rozumiesz? Możesz mu to powiedzieć prosto w twarz. Kiedy chcesz, powiedzieć, co mi mówisz o dzisiejszym czasie. Jestem najsilniejszy z całego mojego życia. Najsilniejszy. Najsilniejszy. Kiedyś, jak jedna osoba od nas z kościoła odchodziła, później odeszła po tej rozmowie, powiedziała do mnie, zmieniłeś się, Artur. Kiedyś byłeś inny. Ja mówię, wiem. Byłem głupszy, gorszy, mniej inteligentny, mniej twórczy, mniej kreatywny, mniej święty. Nawet wczoraj. Dzisiaj jestem lepszy, mądrzejszy, silniejszy i bardziej święty. A rozumiesz? Diabeł chciał mi powiedzieć przez tą osobę, że ja się cofam w rozwoju. Nie cofasz się w rozwoju. Nie możesz się cofnąć. To jest niemożliwe, żeby się cofnąć. Chodząc z Bogiem, nie można się cofnąć. Czy ktoś jest chory, potrzebujesz uzdrowienia, wyjść do przodu. Coś cię boli, masz problem z demonami. Jeżeli potrzebujesz czegoś, wyjdź. Problem serca, kłucie w klatce piersiowej, kłucie w sercu. Jeśli kogoś boli cię kolano, potrzebujesz problemy z sercem, podchodźcie do Marty, niech ona na was kładzie ręce. Problemy z kolanem do Małgosi, podchodźcie. Wszystkie inne osoby, podchodźcie, bo mieliście do nich, módlcie się. Hallelujah.
Halleluja. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, módl się Kościoła. Czcimy Ciebie, wielki Boże. Czcimy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Pełen władzy. Uwielbiamy Cię. Oszczędny Elohim. Uwielbiamy Cię. Oszczędny Elohim. Uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię, Boże, nad każdą chorobą i niemocą. Uwielbiamy Cię. Nad każdą mocą demoniczną wywyższamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Cię.